Jesteśmy w przepięknym miejscu Safora Dada. Za mną siedziba księcia austriackiego, który przyjechał, zobaczył to miejsce i zakochał się w nim i koniecznie chciał tu mieć dom i miał. Teraz jego rodzina ma tam, spadkobiercy mają muzeum. Raczej Austriacy, Niemcy tam przychodzą, Polacy mniej zdecydowanie, bo tam nie ma nic takiego do zobaczenia. Ale tutaj, w tym miejscu jest do zobaczenia. Skała żółwia, skała delfina. Jeśli ktoś nie widzi delfina ani żółwia, to widzi skałę z dziurką. Zawsze wtedy widać. Proszę bardzo. Tam na końcu, za tymi drzewami, jest restauracja. Pięknie zrobiona, pyszne jedzenie. I oczywiście wino. Niesamowite. Da się tam dojść. Co ciekawe, na drodze, na dojściu do tego, właśnie widzicie tam tego drogę, ale na dojściu tutaj, do tego miejsca, kręcono film Chopin Pragnienie Miłości z naszym Adamczykiem. Znaczy w ogóle z naszą Stenką Adamczykiem, nasza produkcja. Punktów widokowych odwiedziliśmy już wiele, lecz ten, który pokazał się naszej ekipie tym razem, z całym swoim rozmachem, wielkością, przestrzenią i tym, co przedstawia, zachwycił nas naprawdę bardzo i utkwił w pamięci i będzie w niej definitywnie na bardzo, bardzo długo. Naszym oczom ukazał się jeden z najsłynniejszych, najpiękniejszych i najbardziej spektakularnych punktów widokowych. Mirador Safora Dada. To miejsce jest też idealne do romantycznych obserwacji zachodów słońca. Safora Dada schowane jest u stóp gór, które ciągną się masowo wiele kilometrów po zachodniej stronie wyspy. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy byliście już w tym miejscu i jakie macie spostrzeżenia i opinie. Nie zapomnijcie podzielić się z nami komentarzami. My tymczasem przemieszczamy się powoli, leniwie, podziwiając okolice dalej, aby po niedługiej podróży zobaczyć kolejne, niezwykle barwne miejsce. W szczególnym miejscu byliśmy przy skale żółwia, żółwia. Skołę delfina. No zależy kto co widzi. Jedni widzą żółwia, drudzy widzą delfina. A kto nie widzi ani delfina, ani żółwia, to dla niego jest wersja, że widzi skałę z dziurką. Zobaczcie po lewej stronie, nie wiem czy możesz pokazać to, co jest po lewej stronie teraz, jest wzgórze, przepiękne wzgórze, kaskadowo ułożone domy i niesamowicie w to wkomponowana roślinność. No coś po prostu pięknego. To jest deja, ale deja widziana ze zewnątrz, w całości. Bo wewnątrz, o tu po lewej zobaczcie. Proszę, pokażę ci po lewej jeszcze bardziej. Tak, kolega pokazuje. Tak, dobra. Nie widzę, wiesz, muszę patrzeć na drogę, bo ta droga jest bardzo wymagająca. Niezwykle wymagająca, niezwykle kręta serpentyny. Cały czas się patrzy. Tak, cały czas jedziemy strefa 30, bo szybciej nawet jakby człowiek chciał, nie jest w stanie pojechać. A to przez miejscowość 30. Nie, to przez miejscowość 30, ale tam niewiele więcej poza, bo 40. Maćku, mógłbyś trochę powiedzieć, na waszej stronie internetowej są oczywiście opisane wycieczki, tak? Jakie oferujecie? Jak najbardziej, tak. Jak najbardziej opisane, dokładnie informacje, co zwiedzamy, gdzie. Jest kilka wycieczek, bo ktoś mówi, czy tylko tyle wycieczek macie, to nie jest tylko tyle. Ta wycieczka, co teraz jedziemy nią, to są tak naprawdę trzy wycieczki z biurem podróży dużym. Trzeba na trzy dni jechać, żeby to samo zobaczyć, co my teraz, a my nawet zobaczymy jeszcze więcej. To nie jest wycieczka, gdzie biegniemy, gdzie się spieszymy. My to robimy na luzie. Nawet ja jeszcze muszę spowalniać turystów, żeby wolniej szli, bo oni przyzwyczajeni do tego, żeby iść szybciej z rezydentem. Niestety tak. A ja potem ci mówię spokojnie, gdzie się spieszycie? Albo my tak się przyzwyczailiśmy. No to muszę was teraz odzwyczaić. Powolutku, spokojnie, czas na zdjęcia, żadnego biegania. Tutaj w busie przejeżdżamy kawałek, odpoczywamy i za chwilkę znowu gdzieś przechodzimy, coś zwiedzamy. Pokażę wam takie miejsce, gdzie spokojnie to pomarańcze zerwiemy, skosztujemy i powiecie mi, jak smakuje pomarańcza z doliny pomarańczy. Port de Sawyer to kolejne miejsce, z którego i w którym podziwiać możemy całą paletę kolorów. Plaże z promenadą niczym w Saint-Tropez i widok na domki wybudowane na górskich szczytach, który zapiera nam oddech w piersiach. Jak możliwe było zbudowanie ich tak wysoko i to jeden obok drugiego? Te bajkowe pejzaże i krajobrazy wprawiają wszystkich odwiedzających od razu w wesoły, wakacyjny nastrój.
Nasza redakcja czeka na Wasze uwagi, opinie i komentarze. Jesteśmy po to, by pokazać Wam zawsze wszystko tak dobrze i obiektywnie, jak tylko się da. Zobacz, gdzie pojedziesz wraz z telewizją Travel TV. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.